znowu ktoś może dojść do sytuacji, w której powie, no dobra, ale żeby robić flipy, to trzeba pieniądze. Nie trzeba pieniędzy, żeby robić flipy. Tak de facto pokaż mi biznes, w którym trzeba pieniądze, a prawdopodobnie znajdzie się osoba, która powie i zna rozwiązanie, że tych pieniędzy faktycznie nam nie trzeba. No dokładnie. No, ja tak naprawdę największy kapitał, jaki mam, to jest jakby to, co wiem, tak? Czyli moja wiedza i to jest największy kapitał, bo gdybym zarobił wszystkie pieniądze, które mam, to naprawdę potrafiłbym to wejść na taki sam poziom bardzo, bardzo szybko. Ale jeżeli bym zabrali wiedzę i zostawili pieniądze, to mógłbym te pieniądze zmarnotrawić po prostu. To by było jak ktoś, kto wygrał to do lotka, nie? Tak, dokładnie. I bym je zaraz stracił pewnie. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Witam Cię, Ronaldzie. Witam w nowym Biznes Riderze. Cześć. Witam Was. Ronald Szczepankiewicz jest ekspertem od kredytów, ale też osobą, która bardzo płynnie porusza się po rynku nieruchomości. Jest już na nim kilka lat. Ma też doświadczenie w podnajmie, we flipach. I dzisiaj chciałem porozmawiać, jakby złapać ten cały kontekst tego, co się dzieje na rynku i tego, co robimy wspólnie. Tak, żeby ta rozmowa była dla Was wartościowa. Jak się zaczęło to, że dzisiaj masz na podnajem 250 pokoi, robisz flipy, jeszcze, a zaczynałeś od firmy, która robi kredyty? Dokładnie tak. Firma, którą do tej pory posiadamy z Magdaleną, RM Kredyty, dalej funkcjonuje i to jest taka baza, od której się zaczęło. Zaczęliśmy pracować z inwestorami, którzy kupowali i sprzedawali nieruchomości mieszkalne oraz takimi, którzy po prostu kupowali z myślą o wynajmie. Tych było najwięcej. I to były bardzo ciekawe przypadki. Więc jakby pracując z takimi ludźmi, wiadomo, że w pewnym momencie przesiąkasz takim środowiskiem i samemu też zaczęliśmy. Czyli można powiedzieć, że to zamiast ty dawać doradztwo, też czułeś jakby, że bierzesz od tych klientów, którzy mają pieniądze i ich mindset mogłeś sobie zeskalować do siebie. Tak, takim klientem, który bardzo mnie tutaj jakby poruszył, był Rafał Paluch, którego serdecznie pozdrawiam. Rafał zaczął robić podnajem na szeroką skalę. Fakt, że pierwszą osobą w Polsce, według mnie, poza Piotrem Kryniewiczem, był Mateusz Brejta, no ale jednak to z Rafałem miałem wtedy lepsze relacje. No i Rafał nas jakby po prostu bardzo szybko doszedł do granicy 50 pokoi, co było dla mnie takim sygnałem, że faktycznie jest to do zrobienia, można to, dlaczego by nie, i zaczęliśmy działać. No i otworzyliśmy spółkę z ludźmi, których praktycznie wtedy nie znałem. Pozdrawiam kolejnych moich wspólników, więc to wyszło. Faktycznie wyszło. Dzisiaj w okolicach 250 pokoi mamy w Warszawie. Na podnajem, nie na wynajem. To jest bardzo ważna różnica. I to, czym ja się specjalizuję dalej, no to jednak mimo wszystko budowanie takiego planu działania dla ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie z myślą o tym, żeby je wynająć. Kupić nie jedno, a powiedzmy 6, 7, 8 mieszkań, co zrealizuje ich cel, jakim może być na przykład wolność finansowa, tak? Czyli po prostu u Ciebie mogą sobie kupić pieniądz w czasie, tak jakby, tak? Za dzisiejszą zdolność, bądź za dzisiejsze pieniądze, które mają, mogą sobie kupić taki jakby przepływ na ileś konkretnych lat, tak? Tak jest. Tak, żeby nie martwić się, z czego będzie ktoś musiał żyć po prostu, tak? Tak jest. Ty zajmujesz się deweloperką i flipami, czyli jakby no, oprócz tego, że tworzysz nowe nieruchomości, to też kupujesz i sprzedajesz. Tak. My też się tym zajmujemy, też jakby drogą ewolucji, bo trzeba pamiętać, że człowiek cały czas się zmienia, prawda? Tak. Cały czas ewoluujesz. Jeżeli kręci Cię to, co robisz, no to rozwijasz się. I gdzieś taka droga ewolucji z punktu, powiedzmy, którym był, robimy wynajem, kupujemy, remontujemy, wynajmujemy, przez podnajem, doszło do flipu. Także my też jakby tą drogą idziemy i faktycznie uważam, że to jest świetna ścieżka. Różni się głównie tym, że no jednak jeżeli dasz komuś zarządzanie takie mieszkanie na wynajem, no to może być pasywne. Tak, jak najbardziej może być pasywne. Ale ciekawe jest to, że tak naprawdę ta droga, którą Ty przyszedłeś, jest trochę drogą od innej strony niż ja. Zupełnie, dokładnie. Krosujemy się tak naprawdę, czyli spotykamy się w pewnym miejscu. Tak, tylko że ja jakby zaczynałem od flipów i teraz dopiero chcę zmonetyzować te pieniądze, które zarobiłem i zainwestować w najem. A Ty tak naprawdę zaczynałeś od kredytów i jakby zorientowałeś się, że na flipach jest większy zysk, może mniej stabilny, ale jest jakby dużo więcej można z tego wycisnąć.
Tak, no porównajmy sobie dochód z wynajmu, gdzie zarabiamy powiedzmy już po opłaceniu wszystkich kosztów przed podatkiem dochodowym, na przykład 1500 zł, versus dajmy do tego powiedzmy mieszkanie, które zrobimy na flipa, tak? No to 1500 razy tam 12 miesięcy to wyjdzie nam w okolicach 18 tysięcy rocznie, a na takim flipie jesteśmy powiedzmy w stanie zarobić no, na przykład 40 tysięcy, co ja właśnie tutaj wcześniej jak rozmawialiśmy traktuję jako dochód z wynajmu za na przykład 2,5 roku do przodu, tak? Od razu tu i teraz mamy. I to naprawdę jest fajne. Żyjemy też w bardzo ciekawych czasach, bo jest bardzo duży popyt na mieszkania. Ludzie kupują wszystko, wyciągają pieniądze z lokat, nie wiadomo skąd, tak naprawdę. Kiedyś było tak, że 70% ludzi kupowało nieruchomości na kredyt, dzisiaj 70% kupuje za gotówkę. Tak. I jeżeli robisz flipy, pomyśl o takim sposobie finansowania tych nieruchomości, żeby znalazł się inwestor, który za pewien procent skali roku da pieniądze, aby móc tu i teraz dać te pieniądze zbywcy, no bo jednak pieniądz dzisiaj jest taka żywa gotówka, to jest najlepszy towar, jeżeli chodzi o kupowanie nieruchomości na flipy. Najlepszy, ale też jakby za osoby, które robią tylko i wyłącznie w oparciu o zdolność kredytową, jest im trudniej oczywiście, no bo jak masz pieniądze, to masz większy wybór, tak? Nie masz pieniędzy, to musisz się tutaj wyginać, gimnastykować. Zobacz, to też jest bardzo ciekawy sposób maksymalizowania dochodów z wynajmu, bo jeżeli masz gotówkę, za którą możesz kupić nieruchomość, no to ta gotówka posłuży Ci do zbicia ceny transakcyjnej. Tak. A im niższa cena transakcyjna, tym więcej zarabiasz. Tym więcej co miesiąc zostaje, bo jest mniejsza kwota kredytu. Lub w inną stronę idąc, im mniejsza cena transakcyjna, tym więcej jesteśmy w stanie uzyskać pieniędzy z kredytu, jak chociażby na wykończenie, na remont, no bo jest liczona tutaj cena z metra kwadratowego po zakończeniu wszystkich prac remontowo tam powiedzmy. Więc zmierzam do tego, że żywa gotówka też bardzo może pomóc w wynajmie, kupując po prostu taniej. Okej, ale ty żyjesz, pracujesz i robisz biznes w Warszawie. Czy nie widzisz, że tu jest dużo więcej fliperów w tym momencie na rynku? I jak ty na to postrzegasz, jak ty patrzysz na to otoczenie, które się też rozwija, tak? Które widzisz, że też można na tym zarabiać? No powiem Ci tutaj, że w ten sposób jakby ja się też wywodzę z grupy inwestorów, więc gdzieś wśród tych inwestorów cały czas się przemieszczamy. To są też i moi znajomi, i przyjaciele częściowo, część z nich jest moimi przyjaciółmi, część jest też klientami, tak, kredyty, więc jakby w kontekście tego ja cały czas obracam się w kręgu tych ludzi, więc niekoniecznie jestem dobry, wiesz, z punktu widzenia patrzenia szerokiej perspektywy na to. Ale uważam, że jest cała masa ludzi, którzy nie znają się na tym biznesie, którzy mimo wszystko działają i kupują nieruchomości, wszystko jak grzyby po deszczu leci. Więc jest to naprawdę taki bardzo ciekawy punkt. Uważam, że niedługo będzie jakiś punkt zwrotny, który może odmienić w ogóle całą sytuację na rynku. Może, ja tak mi się wydaje, że nie tyle on odmieni, co zawróci kierunek zmiany cen, tyle co po prostu zmniejszy się popyt i po prostu te ceny przestaną, bo tak. Nie wiem, co się musiałoby się wydarzyć, żeby te ceny spadały, no bo przy takich drogich kosztach budowy tak naprawdę deweloper nie ma za bardzo możliwości, żeby już ceny zjechać. To nie jest tak, że oni się tam dorabiają i po prostu zarabiają duże pieniądze. Oni teraz przez ten kryzys na rynku pracy, który mamy, który gdzie nie ma komu pracować, to oni muszą te ceny podnosić, żeby zarabiać pieniądze. Albo oni nie wybudują, albo nie sprzedadzą, jak nie podniosą cen. Więc to nie ma za bardzo przestrzeni do tego, żeby te ceny jakby zjechały. Czyli jakby ja widzę tą górkę, jakby widzę te wzrosty, ale z tego punktu widzenia no, nie czuję, żeby to było jakoś napompowane nierealnie. Tak? No bo zarabiamy więcej, mamy większe zdolności, wszystko idzie do przodu, ale to pamiętasz te czasy 10 lat temu, no to dokładnie 10 lat temu, dzisiejszego dnia, 10 lat stąd, był upadek Lehman Brothers. Słyszałem Cię w radiu, także to jest historyczny moment. Historyczny moment, dokładnie. No, dno Bessy było w 2009 roku w lutym, gdzieś koło Walentynek, więc to też taka ciekawostka. Właśnie, no trzeba też gdzieś w tym całym planie na siebie, nie tylko we flipach, ale również w inwestowaniu na wynajem, uwzględniać te cykle koniunkturalne, które po prostu dają swego rodzaju zagrożenie.
ale też ogromne możliwości. Tak. I tutaj flipy według mnie wygrają mimo wszystko. Znaczy flipy, ja mam taką teorię natomiast flipów, że je można robić zawsze, na każdym rynku. Bo nawet jak jest rynek spadający, ceny rosną, to zawsze znajdzie się ktoś zmotywowany na tyle bardzo, żeby ci sprzedać mieszkanie taniej, niż jest cena rynkowa. Czyli jeśli ceny spadną 20%, to ktoś zawsze się znajdzie ktoś, kto ci to mieszkanie za 40% ceny rynkowej poniżej. W sytuacjach na przykład jak u ciebie w książce było, tak? Że po prostu osoby, które no, mają jakiś powód ku temu, żeby szybko sprzedać, powiedzmy. Tak? Tak. Zawsze są takie osoby i te powody są czasem po prostu dla normalnych ludzi niewyobrażalne, no bo ktoś ma spadek i dla niego to jest problem, musi tego pozbyć. Po prostu, tak? Tak? Wiesz, ludzie są zaprogramowani na to, żeby nie mieć pieniędzy często, więc często oddają te spadki, nawet zamożni ludzie. Ja kupiłem wiele spadków od zamożnych ludzi, od adwokatów, od inteligentnych osób. Poniżej wartości, bo na przykład ich celem jest się pozbyć tego tematu. Dla nich to był kłopot. Dla nich to był kłopot, tak? Więc ja ich z tego kłopotu oswobodzę. To też jest taka ciekawostka, bo dużo ludzi, którzy zaczynają robić flipy, używa popularnych narzędzi do szukania nieruchomości, tak? Czyli na przykład monitor. Monitor, powiedzmy, czy też schodząc jakby poziom niżej, OLX i tego typu jakby portale. Więc chodzi mi tutaj o to, żeby wyspecjalizować się na przykład w pewnej grupie ludzi, tak jak wspomniałeś, na przykład osób, które są zamożne, dla których nieruchomości mogą być kłopotem, a niekoniecznie czymś, jakimś aktywem, powiedzmy, i wśród tego konkretnego kręgu działać, tak? No po prostu rekomendacje zawsze będą najlepszym sposobem pozyskania klientów. I ty jesteś tego przykładem właśnie ciekawym, tak? Gdzie szukałeś właśnie w ten sposób, a nie inne konkretnych ludzi. Ja na przykład mam taką strategię, że ja szukam jakby ze wszystkich źródeł, bo żeby robić te parę mieszkań miesięcznie, to nie mógłbym tylko się skupić na jednej grupie. Gdybym miał robić jedno flipa na 3 miesiące, okej, nie? To by mi wystarczyło, ale jak ja mam trochę taką maszynę, która przerabia te flipy, no to tutaj trzeba cały przekrój rynku wiedzieć, jakby tak, wszystkie narzędzia, które są użyć i tak jakby ludziom się wydaje, że OLX, Gratka czy tam Oto Dom to są miejsca, w których się pozyskuje okazje. Tam się nie pozyskuje okazji, tam raz na ruski rok jest okazja. Nie wiem, ja mam takie zdanie, że te okazje, to tam są informacje o klientach i dopiero jak ty tam pojedziesz, wynegocjujesz cenę, zbadasz potrzeby klienta, zaproponujesz mu rozwiązanie, dopasujesz się do niego, to wtedy to mieszkanie jest okazją, a nie wtedy, kiedy jest wystawiane poniżej wartości rynkowej na OLX-ie, bo tam już jest 1000 hien na nie czeka, nie? Jest pewna grupa ludzi, którzy faktycznie zdają się na biznesie i do nich już ta oferta dawno dotarła i to, że ona tam jest, powiedzmy, na tym popularnym serwisie, to oznacza, że to już niekoniecznie jest okazja. No, albo jest pozorna po prostu, bo tak, na przykład ktoś tutaj porównuje jabłko do gruszki, patrzy na ceny z pierwszych pięter, a dla niego się wydaje okazja czwarte piętro czterech bez windy. Bo często ludzie na flipach remontują mieszkania tak jakby dla siebie, tak jakby chcieli ludziom zrobić dobrze, za bardzo. Zgadza się. I ja mam taką analogię, że porównuję to do samochodu, że jeżeli kupujesz dzisiaj w salonie samochód i nie wiem, załóżmy, samochód kosztuje wyjściowo 100 tysięcy, ty dorzucisz do niego kolejne 100 w dodatkach, masażach, w jakichś takich pierdołach i przede wszystkim innym, to ten samochód będzie po 5 latach na przykład? Nawet po 3 latach, to zazwyczaj warty jest połowę, prawda? Tak. Jak wyjdzie z salonu. I ta dodatkowa kasa włożona wcale nie odzwierciedla później. Tak. I załóżmy, mamy dwa takie samochody. Jeden to jest podstawowa wersja, no, z fajnymi dodatkami, ale za 100 tysięcy. Druga to jest za 200 i po 3 latach jeden samochód jest warty 50 tysięcy, a drugi jest warty 52 tysiące, a nie 75. Zgadzam się. Bo nikt później nie zapłaci za te wszystkie fanabery, które ktoś sobie wymyślał, oczywiście, bo to są dopasowane do jego potrzeb. Bo jak ktoś porównuje sobie, patrzy, dwa takie same samochody, takie same przebiegi, takie same kolory, to samo wszystko, ten jest bardziej wypasiony. Ale on już nie dopłaci za niego. Tak jest, zgadzam się. Bo być może te rzeczy są dla niego nieistotne. Tak samo ludzie często wsadzają różne rzeczy, meble, graty, sprzęty kuchenne, Bóg wie co jeszcze, a później najlepsze jest to, że żaden klient nie powie, tak samo przy samochodach i przy mieszkaniach, Jezu, to jest okazja, bo ten samochód ma wszystko tak naprawdę, albo to jest okazja, bo to mieszkanie ma wszystko. Nie, klient powie, fajnie, że mi to zrobiłeś, ale gdyby tego nie było, to bym ci za to nie zapłacił. Tak jest. Oni to biorą, fajnie, że to jest, mają wszystko, są zadowoleni, ale wy nigdy nie wiecie, czy klienci po prostu zapłaciliby za to więcej. A rzadko by zapłacili, tak? Bardzo rzadko by zapłacili. W mieszkaniach jest o wiele prostszy niż w samochodzie, bo w samochodzie nie dołożysz sobie tych rzeczy prawdopodobnie niektórych dodatkowo zewnętrznie, albo jest o wiele drożej. A w nieruchomości wymienić piekarnik, wsadzić meble, to kosztuje tyle samo przed remontem, jak i po remoncie. Zgadzam
zapytałem się, oczywiście, że nie? Tak. To jest przewaga tej branży w tym przypadku. Jest jeszcze jedna skala, gdzie ludzie na przykład stawiają meble, a później je zabierają po flipie, nie? Tak, ale to jest kwestia tak naprawdę dogadania się, no bo meble nie są mieszkaniem. Więc jakby jeżeli umowa dotyczy mieszkania, to dotyczy mieszkania. Wiadomo, że dobra praktyką jest to, że się nie wykręca kranów, kontaktów, nie zajmuje się ościeżnic, tylko to zostaje. Ja mam taką zasadę, że jakby zabudowa stała zawsze zostaje, ale wszystko inne, co leży, co jest ruchome, podlega negocjacji. Jeśli nie ma tego w negocjacjach, a ja zawsze klaryfikuję sobie z klientem, że czy chce pan, żebym to zostawił? Proszę, to jest metka z IKEA i proszę zapłacić. No i tyle. I klient mówi tak albo nie. Mhm. Ale już po negocjacji ceny, tak? Oczywiście. Widzisz, te mieszkania wszystkie, które my mamy, jakby doszliśmy do pewnego tutaj, poszliśmy po rozum do głowy i skupiliśmy się mniej więcej, znaleźliśmy taką drogę pomiędzy kosztami mebli, a jakością tego wszystkiego, które tam jest i to, żeby to było atrakcyjne dla najemców. A możesz się podzielić jakimś współczynnikiem albo jakimś... My po prostu każdy z tych pokoi robimy w ten sam sposób. Mhm. Te same biurko, te same łóżko, te same szafa. Tak, żeby później zoptymalizować, żeby... No. Tak, kupujemy u tego samego, tej samej osoby, tej samej firmy, która robi to często na wymiar, jeżeli na przykład, bo wiesz, jak jest w podnajmie, czy też w wynajmie. Często są to małe, jednoosobowe pokoje, które wymiarowo powodują, że ciężko wstawić tam na przykład łóżko. Mhm. Więc trzeba mieć firmę, która zrobi to na wymiar. No i jeżeli się robi tego dużo, w sensie więcej niż tam powiedzmy dwa zamówienia w rok, to może naprawdę jeszcze wynegocjować cenę. Mhm. I znowu dochodzimy do sedna, że nie ma co przepłacać, tak? Bo to się nie odbije później na cenie wynajmu, czy też właśnie flipa. Dokładnie, że najemca musi mieć wszystkie swoje cele zrealizowane, ale nie dopłaci za ładność aż tak dużo. W sensie musi być wszystko ładne, czyste, schludne, ale no jak zrobimy wielkie płycie, przerost formy na treścią, jakieś marmury i tak dalej, to on za to nie zapłaci. Bo on sobie pójdzie bez marmurów, gdzie będzie miał laminowany blat i zapłaci parę stówek mniej, tak? Bo po co mu to? No zgadza się. A możesz powiedzieć, jak widzisz sytuację, powiedzmy, bycia deweloperem, który się finansuje nie poprzez banki, a inne źródła, versus powiedzmy kryzys finansowy. Czyli zaczynasz, masz już działkę kupioną, zaczynasz budowę, już tam jest powiedzmy postawione są fundamenty i przychodzi kryzys finansowy. Zastanawiałeś się nad tym, czy to spowoduje, że jednak ten biznes nagle upadnie, czy raczej to będzie coś dobrego, bo na przykład wiesz, będzie dużo pracowników na rynku pracy i koszty pracowników spadną, dzięki czemu więcej zarobisz na końcu? Jak to tu widzisz? Znaczy, ja widzę, że każda sytuacja, kiedy jest odchylenia normy, jest zła. Czyli ta sytuacja, którą mam teraz, że wszystko biegnie do przodu, nie ma kim pracować, ludzie podnoszą swoje stawki roboczogodzinne i to jest po prostu, wykonawcy wykorzystują tę sytuację często, jak mają ludzi. I to jest sytuacja dla dewelopera zła, bo to ich pcha w kierunku niższej marży albo nawet poniżej oczekiwania stóp zwrotu, tak? Jakby dociska ich tak naprawdę, zjadając ich marżę. Jeśli jest na skali rentowności projekt, to w tym momencie może się to wysypać. Ale z drugą strony, jeżeli ceny by spadały, co z tego, że ludzie by byli, jakby nikt tego nie kupił, to też jest jakby duże ryzyko. Ale pytasz mnie pod kątem sposobu finansowania, to ja bym to powiedział tak, że ja mam większość projektów sfinansowane z bankiem, ponieważ to jest najtańszy kredyt, to kosztuje w okolicach tam realnie 4-5% i to jest naprawdę niedrogi pieniądz. To jest naprawdę, w stosunku do marży, to jest tani pieniądz, bo pamiętaj, że to się płaci tylko i wyłącznie od kosztów, a nie od przychodów, prawda? Więc tak, jakby to są istotne środki, bo to jest dużo pieniędzy, które konsumuje bank, ale jakby w całej inwestycji to nie jest największy koszt. Ale w stosunku do alternatywnych źródeł finansowania, czyli na przykład klienci są alternatywnym źródłem finansowania. Inwestorzy, tylko że na przykład najbezpieczniej dla dewelopera z tego punktu widzenia jest to, jak on ma finansowanie poprzez klientów. Bo to klienci, oni są w stanie znieść najwięcej. Oni jakby są wrażliwi bardzo na różne zmiany, ale jeżeli oni zainwestują w daną nieruchomość, mentalnie się z nią zwiążą, płacą kasę na rachunki powiernicze, to czym budynek będzie się budował 2 czy 3 miesiące dłużej albo pół roku dłużej, to oni wytrzymają to ciśnienie, prawda? Bank już może powiedzieć, albo spadasz, albo idziesz dalej. Oczywiście w skali kryzysu to też bank nie będzie wypowiadał kredytów, bo to naprawdę się ugotuje. Ugotuje dewelopera i siebie. Więc
żadna sytuacja nie jest dobra, ale no trzeba jakąś równowagę znaleźć, bo jeżeli ktoś się potrójnie lewaruje, czyli to znaczy się kupuje działkę na kredyt albo z jakimś tam terminem płatności, albo kredytuje to po prostu, później kredytuje budowę i jeszcze kredytuje generalnie swoje wakacje, wynagrodzenie, jakby bierze kasy zanim już się zarobił, to się może wywrócić, tak? Jak ma potrójny lewar. Ale jeżeli ma jakieś tam swoje pieniądze i dosyć bezpiecznie to wszystko idzie, ludzie wpłacili pieniądze, kredyt jest spłacany, jest coś pomiędzy kredytem a banku, a finansowaniem przez ludzi, to jest jakiś taki balans, to nawet jeżeli ceny by zahamowały, to tutaj dużego ryzyka nie ma, jeżeli on ma marżę. Więc jakby, oczywiście ja uważam, że ta działalność jest związana z ryzykiem, no banki też tak to postrzegają, bo to nie jest flip, że trwa 3 miesiące, tylko to jest 2 lata. I to, co dzisiaj się dzieje, to my widzimy, ale my nie wiemy, co będzie za 2 lata. Oczywiście. I teraz nie mówiliśmy o cyklach koniunkturalnych, ale ktoś bardzo mądry, z dużym doświadczeniem powiedział mi ostatnio, że Daniel, to co się teraz dzieje, nie można w żaden sposób odnieść do tego, co się działo w poprzednich cyklach przez 100 lat. To jest w ogóle całkowicie nowa historia ekonomii, która się pisze i którą będziemy czytali w podręcznikach za 30 lat. Po prostu to jest coś nowego, bo nie było takiej technologii, jak jest dzisiaj, nie było takiej gospodarki, nie było takiej globalizacji. Do druku pieniądza nie było. Wszystko jest tak nowe i tak inne niż zawsze, że ten cykl może trwać 2 razy dłużej nawet. My tego nie wiemy. No nigdy tego nie wiemy, tak? Widzisz, ja specjalnie takie pytanie zadałem a propos ryzyka związanego z deweloperką i kryzysem finansowym, ponieważ tak patrząc, wracając do tematu wynajmu, my jako Westoria.pl planujemy tutaj jakby połączyć i deweloperkę i wynajem. W związku z tym, że no jest bardzo duże... Jakby dużo jest klientów, którzy chcą kupić mieszkania, więc jest duży popyt, podaż nie wcale jakby nie nadąża za popytem, więc dlaczego by nie tworzyć po prostu tych nieruchomości w postaci budowy całego budynku, powiedzmy, tak? To jest coś, co ze wspólnikami jakby planujemy w najbliższym czasie zrealizować, a tym samym po prostu zminimalizować koszt zakupu. A więc to jest jakby kolejny level też uważam sprzedaży, czyli robienia flipów, czyli budujesz i budujesz w ten sposób, że sprzedajesz to inwestorom. Dokładnie. Z tym, że ja bym na przykład w tych czasach jak najbardziej można budować, na tym super zarabiać, ale zachowałbym o tyle umiar, chyba moje zielone się nie zaświeciło, bo to jest strzałka kierunkowa, tak? Bardzo możliwe. Dobra, to idziemy w takim razie w prawo. W sensie prosto. O kurde. Facet się nie mają powiedzieć. Dobra. Ja na przykład patrzę na tę przyszłość w rynku, która będzie z pewną dozą niepewności z punktu widzenia dewelopera. Dużo ostrożniej planuję kolejne inwestycje, na przykład nie robiąc ich 2-3 razy więcej niż poprzednio. Czyli robię ich raczej porównywalnie dużo i na porównywalnym poziomie i wielkościowo, ponieważ no nie wiem też co będzie. Nie wiem na ile koszty wzrosną i na ile ceny wzrosną. Ja tutaj nie mam... Zostawiasz ten bufor bezpieczeństwa tak. Wracając do tego, jak ja to postrzegam, to ja po prostu trochę nawet ograniczyłem to swoje inwestycje, czyli jakby nie pompuję ich więcej niż mógłbym zrobić, bo po prostu nie potrzebuję aż tak dużego biznesu. Wolę mieć tyle, ile miałem do tej pory, bo to niezależnie od kryzysu, to ja to udźwignę tak naprawdę, tak? Co się wydarzy. I też bym radził po prostu podejść do tego z dużą nutką niepewności. Jeżeli ktoś buduje, nie wiem, czworaka, nie wiem, jakieś do 1000 metrów, to tutaj wielkiego nie ryzykuję. Jeżeli ktoś chce wybudować 30 tysięcy metrów mieszkań, tak, i jakieś ma osiedle, no to generalnie to ta inwestycja będzie wrażliwa na to, co się dzieje na rynku, umówmy się. Ja swoje produkty wchłonię mi rynek, czy to będzie w pół roku, czy to będzie w półtorej roku, ja to sprzedam. Ale jak ktoś ma duże, to już tak rynek tego nie wessa, jak teraz się dzieje. Jestem bardzo ciekawy, jaki ty miałeś sposób myślenia w kontekście ewolucji twojej jako inwestora. No, jakby, powiem ci to w swoim przykładzie. Mój konkretny przykład wywodził się z tego, że jakby zacząłem pracować z inwestorami i pomimo tego, że mam jedno tylko mieszkanie, gdzie jestem właścicielem i je wynajmuję, reszta to jest podnajem, no to jakby każdy ten kredyt, przy którym uczestniczyłem i w pewnym sensie uczestniczę dalej, czułem, jakby trochę to była moja inwestycja. Więc to, co powtarzam na swoich szkoleniach z kolei,
i mówię o tym w kontekście właśnie tej ewolucji, że gdzieś na poziomie mniej więcej czwartego, piątego mieszkania w głowie inwestora zaczynają kiełkować po prostu inne pomysły, możliwości. On cały czas się uczy, ewoluuje. Się nudzi po prostu, tak? Jak to było u Ciebie? W którym momencie stwierdziłeś, że no może niekoniecznie właśnie takie flipy na taką skalę, tylko na inną? Powiedz coś o tym, jak to było. Wiesz co, u mnie było tak, że ja od początku, jeszcze jak byłem bezrobotny nawet, wiedziałem, że nie chcę, a może pigawkę wyłączyć, że nie chcę zakredytować i kupować pierwszego mieszkania dla siebie i też nie chciałem pierwszych pieniędzy, które miałem, zarobiłem, inwestować w wynajem, bo wiedziałem, że bym je zamroził na jakiś czas, to nie miałbym żadnych ruchów tak naprawdę. Mhm. Nie mógłbym zrobić jakiegoś flipa, nie mógłbym coś po prostu biznesu rozkręcić. Byłbym trochę zamrożony. Miałbym, okej, pasywny przychód, kredyt by się spłacał, ale to by trwało długo. Gdybym poszedł taką drogą, to być może dzisiaj miałbym parę mieszkań i pracował na etacie, tak? I tak by było. I tak by, ja przyszedłem taką drogę jakby z pomnażania majątku, czyli z mnożenia majątku i dopiero jakby moją strategią jest to, że ja pomnażam majątek, czyli go multiplikuję, reinwestuję razy półtora rocznie. Okay. I tak naprawdę do momentu, w którym po prostu odcinam kupon i wtedy kupuję, zacząłem kupować nie pod na handel, tylko na wynajem. I wtedy zajmuję się sprzedażą, zarządzaniem najmem. Ja mam parę mieszkań na wynajem, mam też budynek, hostel, który jakby prowadzę i wynajmuję, jakby to świadczenie w najmie mam, ale widzę, że nie ma tam takich dużych pieniędzy, jak są tutaj. I to jest fajne, żeby się trochę uspokoić, bardziej ustabilizować, jak już nie będziesz chciał tak agresywnie działać. Osobiście uważam, że wyobraźmy sobie sytuację, gdzie, powiem Ci, najczęstsze przypadki, jakie przychodzą do nas do RM Kredyty. Są to osoby, które kupują po prostu mieszkania z myślą o tym, żeby je wynająć. Ich celem długoterminowym jest najczęściej uzyskanie co najmniej wolności finansowej. Tak? I jeżeli dojdziemy do takiej sytuacji, w której dla kogoś wolność finansowa to jest na przykład, powiedzmy, tam 7 tysięcy złotych na rękę, no to przeliczając to na mieszkania, ile dostaną na jednym mieszkaniu cash flow, jaki będą mieli cash flow, to wychodzi, że to jest mniej więcej tam 6-7 mieszkań. Jeżeli ktoś nie ma w ogóle kredytów, ale ma zdolność to i od początku działając według pewnego schematu, jest w stanie to osiągnąć. Tak? No i będzie miał ten dochód, powiedzmy, te 7 czy tam więcej tysięcy. Natomiast czy to jest faktycznie odpowiedź dla ludzi, którzy potrzebują jeszcze więcej? Uważam, że niekoniecznie. Tak? Że to jest świetne narzędzie inwestować w mieszkania na wynajem. Natomiast gdzieś dochodzimy w pewnym momencie do takiej ściany, którą ja nazywam skalą. No i tutaj pytanie, czy faktycznie wszyscy tego samego potrzebują, tak? Bo i Ty, i ja jakby poszliśmy trochę na szerszym kierunku, ale masa ludzi zadowoli się po prostu pewnym dochodem, który dla nich będzie okej. Okay. I tutaj odpowiedzią może być faktycznie wynajem. Tak? To wynajem powinien być jest świetnym narzędziem do tego, żeby rozpocząć w ogóle przygodę z inwestowaniem w nieruchomości, natomiast nie powinien być gdzieś tam takim głównym narzędziem. Żeby się na tym wzbogacić, na najmie. Czyli jakby ja nie znam osób, które w krótkiej perspektywie się na najmie wzbogaciły, w długiej jak najbardziej, bo jeżeli masz jakiś super biznes, tak, na którym zarabiasz dużo pieniędzy, no to jest super, żeby pchać tam pieniądze, tak? Bo po co się uczyć biznesu nieruchomościowego, skoro coś innego ci daje dochody, to pchaj pieniądze w ten najem, na tym nieruchomości będą, wiadomo, nie tyle rosły na wartości, co trzymały wartość pieniądza, będą przychody z najmu i to jest fajna perspektywa, prawda? Ale jeżeli ktoś potraktuje nieruchomość jako biznes, no to jako biznes. Ale jeżeli jako wynajem, no to już niekoniecznie się na tym dorobi, tak? Tylko utrzyma kapitał, utrzyma swoją egzystencję. To jest takie rondo trochę, powiedziałbym, bez znaku, to ma pierwszeństwo tutaj. On chyba, nie? No, tramwaje mają pierwszeństwo, zawsze. No bo znowu ktoś może dojść do sytuacji, w której powie, no dobra, ale żeby robić flipy, to trzeba pieniądze. Nie trzeba pieniędzy, żeby robić flipy. Tak de facto pokaż mi biznes, w którym trzeba pieniądze, a prawdopodobnie znajdzie się osoba, która powie i zna rozwiązanie, że tych pieniędzy faktycznie tam nie trzeba. No dokładnie. No, ja tak naprawdę największy kapitał, jaki mam, to jest jakby to, co wiem, tak? Czyli moja wiedza i to jest największy kapitał, bo gdybym zabrali wszystkie pieniądze, które mam, to naprawdę potrafiłbym to wejść na taki sam poziom bardzo, bardzo szybko. Nie mówię, że w tydzień, tak? Ale bardzo szybko by mi się to udało. Ale jeżeli bym zabrali wiedzę i zostawili pieniądze, to mógłbym te pieniądze zmarnotrawić po prostu. To by było jak ktoś, kto wygrał to do lotka, nie? Tak, dokładnie. I bym je stracił pewnie.
Ja uważam, że najbezpieczniejsze opcją są flipy w tym momencie, bo one dają podobne sobie zwroty jak deweloperka, ale krótszy obrót jest. Jesteś w stanie reagować. Jak kupisz działkę, wylejesz, zalejesz żelbetem, to już generalnie jest tylko one way ticket, tak? Możesz tylko wstrzymać to i po prostu i zastanawiać się, co dalej robić, ale nie skaszujesz tego tak szybko. No to, co jest na pewno dobre w deweloperce, to jest w pewnym sensie można to nazwać szybkim torem, jakby idąc tutaj tokiem rozumowania jakiegoś takiego. No bo jednak, jeżeli kupisz takie mieszkanie w Warszawie na flipa, no powiedzmy, że wydasz 700 tysięcy złotych, tak? No to na pewno nie trudno byłoby znaleźć budowę, czy też w ogóle cały projekt deweloperski, na który wydasz powiedzmy 10 milionów, w kontekście tego, żeby flipować mieszkania mieszkaniami, które są warte 10 milionów. Takich mieszkań bardzo jest mało lub nie ma w ogóle. A no jednak te projekty deweloperskie można robić za tyle pieniędzy, więc to jest... Można robić nawet za milion, czy nawet wkładu własnego masz kilka tysięcy tak naprawdę i zarabiać na tym. Wiesz, mi bardziej chodzi o to, że... No, ale nie w Warszawie, no. Że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, dla nich już, wiesz, czy to będzie stopa zwrotu kolosalna z naszego punktu widzenia, czy też może mniejsza, nie jest tak do końca istotne, jak to, żeby jednak faktycznie obrócić tak potężną ilością kapitału. Bo im masz więcej pieniędzy, ty masz no, ciężej do obrócenia, tak? Dlatego ta stopa zwrotu już nie jest, tak mówisz, najważniejsza. To też jest właśnie pewien moment, w którą stronę idą ludzie, ewoluując się jako inwestorzy. Tak? Ja wtedy mówię, że łatwo jest ze 100 zł zrobić 200 zł, ale już z 10 milionów, 20 milionów jest już trudniej, tak? To już jest sztuka, a im więcej, to im jeszcze trudniej. Tak jest. No właśnie. Także myślę, że to jest fajna puenta na koniec tego odcinka. Także Ron, dziękuję Ci bardzo za przejażdżkę i za merytoryczną rozmowę. Myślę, że to było dla nas wartościowe, dla naszych widzów. Także piąteczka.